15 minut po godzinie 8, to jest sobotni aferanek. Jesień za oknem, ale my jesteśmy z wami i o dziwo w jakże... Jesień, Marcin. Udało ci się powiedzieć coś, co myślałem, że to przez gardło nie przejdzie. W jakże dobrej formie, wiosennej jednak. Z nami zespół, który ma finansowe podłoże. Zespół Żyranci z nami. Cześć, witamy. Cześć. Hej. A poza... możecie się przedstawić tak na szybko? Na szybciutko, Filip. Larsu, bardzo szybciutko. No i tak patrzę, jeszcze za oknem mamy dwie osoby. Tak jest. Za oknem siedzi Grzesiu, siedzi Michael. Perkusista, basista. Pozdrawiam. Chłopaki, może od początku, bo z tego co widzę, to tak. W banku macie konto, a na koncie udziały w mniej i bardziej udanych projektach. To powiedzcie, jak to się stało, że w końcu pojawił się projekt Żyranci. Generalnie zaczęło się od tego, że gdzieś tam z Larsem spotkaliśmy się przy okazji grania właśnie w mniej lub bardziej udanych projektach, tak jak napisaliśmy. Połączyła nas nić finansowa. Ja pożyczyłem piątkę, Larsu oddał dychę. Na procent później znowu poszło. Później poszło w drugą stronę. Stwierdziliśmy, że skoro mamy tak pożyczać, to lepiej założyć band i pograć coś wspólnie i robić wszystko. A konto zespołu. Zazwyczaj tak jest, że zespoły, które przyjeżdżają do Poznania, przyjeżdżają na koncert i wtedy do nas na studia przychodzą, a wy tymczasem macie taką trasę bezkoncertową, prawda? Tak, w Poznaniu. Tak. Generalnie my jeździmy po miastach bez koncertów, wpadamy do stacji radiowych robić wywiady, taką mamy trasę. Nawet nie gramy za bardzo, nie? Bo chodzi bardziej o to, żeby wywiady udzielać, żeby się pojawiać, żeby być, nie? Tak, dlatego jest to jakby początek takiej trasy, nie gramy... Za dużo staramy się nie grać, bo jednak tam dwa koncerty w roku... Wiecie jak jest. Kasy nie ma, więc musimy grać. Był taki zespół, on miał taki dobry kontrakt wynegocjowany, nazywał się Ariane i oni właśnie tak robili, właśnie tak na spokojnie, bez ścisku psychicznie. Właśnie my mamy też całkiem niezły kontrakt. No, myślę, że znalazłeś sedno tej sytuacji, nie? Także jesteśmy jakby pierwszy raz w Poznaniu. I pierwszy raz na koncercie. I bezkoncertowo, a wpisaliście się w nasze poranne menu właśnie między innymi dlatego, że przywieźliście ze sobą płytę, która stawia ludzi na nogi. Płyta dosyć mocno. Za ciężko pożyczone pieniądze, to powiedzcie, czy tak faktycznie jest. Trzeba było trochę wyłożyć grosza, zanim ten grążek się pojawił? Powiem tak, płyta świeżutka, jeszcze cieplutka, jeszcze nie do kupienia w Empikach, za chwileczkę pewnie tak. Natomiast za ciężko pożyczone pieniądze na pewno, ponieważ nie ukazałaby się, gdyby nie szczodrość pewnych ludzi, naszych znajomych. Stąd no, powiedzmy właśnie... sobie szczerze, nie jest lekko, nie? No nie jest lekko. No. Dzisiaj w Polsce nie jest lekko grać, wydawać płyty, nagrywać, trzeba próbować. No właśnie, a jak to jest, słuchajcie, bo u nas trwają takie przepychanki dotyczące samego takiego muzycznego menu. Czy muzyka gitarowa w Polsce ma się dobrze? Ja myślę, że jest lepiej niż się wszystkim wydaje tak naprawdę. Ludzie narzekają na to, że jest ciężko, ale tak naprawdę na każdym polu tak naprawdę jest ciężko. Recesja w odwrocie, również w dziedzinach gitarowych. Na początek właśnie to, co na płycie się znalazło, utwór numer 3, co to będzie? Ciężkie rzeczy. Ciężkie rzeczy, czyli co? Ciężkie życie. Proszę. Zabiję, zagonię, zabiję.
się zatrzymać na chwilę. Dzisiaj 3 minuty po godzinie 8. Ja chciałem powiedzieć, że jedno. Byłem ostatnio na warsztatach lindy hopowych. Wytańczyłem się na maksa, ale nie sądziłem, że przy takiej muzyce chłopaty da się tańczyć. A tymczasem okazuje się, że nogi nie trzymają się gruntu. No, mamy coś takiego, że Filip był w pierwszej edycji You Can Dance i właściwie się z tym nie ujawniał przez tyle lat. Nie, ale tak na poważnie, mamy jakiś tam... dorobek taneczny. Mamy jakieś tam podwaliny, myślę, taneczne. Ale nie lindy hopowe, prawda? Nie. Ale każdy z nas słucha naprawdę zupełnie różnej muzyki, że się para się i lubuje się bardzo między muzyką taneczną właśnie. Muzyką taneczną, latynoską przede wszystkim. I jakby przenosi to wszystko na zespół, stąd te rytmy. Bo tak myślałem. Styl ubierania się przenosi się, prawda? To wszystko widać, nie? Tak, u Grześka szczególnie kastaniety. Sombrero na co dzień. Proszę bardzo, egzotycznie się nieco zrobiło. Słuchajcie, to płyta wasza, bo to, na co zwróciłeś, Marcin, uwagę przed chwilą, jest mega estetyczna, mimo że jej specjalnie kupić nie można, ale graficznie jest dopracowana w każdym calu. Kto się tym zajmuje? Wiesz, to u nas jest tak, że staramy się być profesjonalnym zespołem. Nie, to chodzi generalnie o to, że tak naprawdę w zespole mamy w zasadzie dwóch grafików. Ludzi, którzy się zajmują rzeczami typu obróbka zdjęć, grafika i tak dalej. I to ścierają się, tak? Tak. Nie też się ścierają. Wiem, że Michael robi plakaty, a Larsu robi okładki. I stąd jakby mamy bardzo fajną okładkę, która przyciąga, myślę, oko. Ale plakaty są całkiem też niezłe. No muszę przyznać Michałowi. Michał, plakaty zajebiście w ogóle z tymi, przepraszam, plakatami. Proszę bardzo. No to jest bardzo fajna pozycja, bo dzięki temu nie musicie nikogo prosić, tylko robicie swoje i bardzo dobrze. Tam się pojawiają też motywy takie daktylosko-piczne, nie wiem, czy pijne. W każdym razie są odciski palców, to ma jakiś związek z pożyczaniem pieniędzy? To są odciski palców pana, który jest na okładce, a pan się nazywa Divinger. Postać kultowa, mam jego odciski palców, pożyczył swoje ręce, żeby zagościć na naszej płycie. Proszę bardzo, wspiera taki debiut. Powiedzcie w ogóle, jak to było z nagraniami, bo z tego co widzę, to jednak ten Poznań się pojawił w waszej działalności. Jak do tego doszło? Tak, trochę myślę, że w pierwszym wejściu okłamaliśmy słuchaczy. Powiedzieliśmy, że jesteśmy pierwszy raz w Poznaniu. Tak naprawdę jest to nasz trzeci raz, ponieważ dwa pierwsze razy byliśmy w Poznaniu właśnie nagrać tą płytę. Czwarty, piąty, studio Perlaza, bo tak to się teraz nazywa, u Przemka Perły Perlaczynio, który uważam, że robi bardzo dobrą robotę, jest chyba jednym z najlepszych producentów w tym kraju i dzięki jakiejś tam znajomości, przyjaźni międzyludzkiej mieliśmy możliwość nagrać u niego tą płytę i fajnie. Ja się zapędziłeś, powiem Ci, nie spodziewałem się tego po tobie, ale rzeczywiście Perła jest naszym mistrzem i senseiem. A to też na zasadzie żyrowania się odbyło, czy jakoś inaczej? Na pewno zrobiliśmy tą płytę na kredyt, a w chwili obecnej ją spłacamy, także... Użyłeś słowa sensei, ale to znaczy w takim razie, że był wymagającym dla was współpracownikiem. Tak, zawsze przede wszystkim Perła się zaoferował jako producent tej płyty i nikt tutaj nie negował tego. I myślę, że wyszło to nam na dobre. Parę utworów pozmieniał w sposób taki, że... Najlepszym słowem byłoby radykalny. Tak, w sposób bardzo radykalny. Wyostrzył płytę czy osłabił? Brzmieniowo. Perła w ogóle jest ostrym kolesiem, więc myślę, że wyostrzył ją na maksa. Tak, wyostrzył ją do cna. W takim razie zasuwamy z kolejnym utworem. To, co przynieśliście ze sobą, to jest płyta, która ma na sobie ile utworów? 10. Aczkolwiek można znowu zdementować tą informację, tak, ponieważ być może jest 10. Nawet 11. Tak. Natomiast teraz puścimy utwór 5, Obojętny. Zapraszamy. We'll be right back.
wyszło jakoś melodyjnie, słuchajcie. Ja cały czas, nie wiem, ja myślałem, że tak jak odsłuchiwałem początki utworów w domu, zanim się pojawiliście, myślałem, że to będzie taki, wiesz, taki zgrzyt wyłącznie po pilnikiem, po blasze, a tymczasem nie, jest dużo melodii w tym. Tak naprawdę to sama nazwa Żyranci jest fonetycznie jakby nazwą bardzo twardą. Szczególnie jak się czyta od tyłu, to jest wyjątkowo twarda. Tak, od tyłu nie wiem czy wiecie, ale Żyranci to jest, wychodzi idź na ryż. Czyli twardo. Czyli totalna bieda. Liczycie na wsparcie ambasady chińskiej? Właśnie. Nie, ale planujemy trasę w tamtych rejonach. Już są pierwsze telefony, już tylko nie do końca. A tam podobno dużo płyt się sprzedaje, także chłopaki polecam, tak. Tak? Tak, duże, no, no, duże koncerty. Bayer Full ma przetarte ścieżki, tak, to uderzcie do mnie. Znaczy na razie dzwonią, ale nie za bardzo rozumiemy. Tam Larsu jeszcze stara się jakby ogarniać to przez Chciałem wytłumaczyć, że support to oni, a wy po nich. No, i to jest właśnie największy I to jest największy szkopu, tak? Natomiast sama nazwa Żyranci jest bardzo twardą nazwą, natomiast i to może mylić jakby, natomiast muzyka jest miękka. Nazwa jest twarda, a muzyka jest miękka. To może trochę o tych miękkich wątkach, bo poza płytą pojawił się gdzieś w obiegu utwór, który sięga do Torunia, można powiedzieć. I to wcale nie do rozgłośni. Nie do pierników. Tak, nie do pierników, nie do pewnej rozgłośni. Nie do tej, nie. Sięgnęliście po kogo właściwie? Kto jest... Piosenka też finansowa, prawda? Tak, i tutaj nie mogło się obejść inaczej. Chcieliśmy zrobić cover. Nie chcieliśmy robić covera, ale musieliśmy ten cover zrobić. Musieliśmy. Bo ponieważ tak naprawdę z tym kawałkiem jest w ten sposób, że innego nie mogliśmy zrobić. Tak, cover jedyny, który z polskich zespołów, który się napatoczył, że tak powiem, na nasz... Napatoczył, no proszę cię, to była przemyślana decyzja. Okej, okay, no ale... Zawsze o tym marzyliście. Tak, tak. Jeżeli Żyranci robią cover, to jest tylko jeden utwór, który Żyranci mogą skoverować. Tak, i to jest utwór mówiący jasno o mamonie. O pieniądzach. Jest to utwór Republiki. A co to jakiś konkurs to był? Jak to wygląda? Nie, zrobiliśmy to dla, że tak powiem. Dla pieniędzy. Dla pieniędzy. Zaśpiewaliśmy, nagraliśmy i wydaliśmy to dla pieniędzy. Usiadłem sobie w domu i tak próbowałem sobie zobaczyć, ile utworów w polskim jakiejś dyskografii różnych zespołów dotyczy pieniędzy. Okazuje się, że jakaś tak bieda faktycznie. Finansowo trafiliście w świetne miejsce, bo. No, gdziekolwiek patrząc na zachód, to tych, no, Money for Nothing na przykład, zaczynając od jakichś zamierzchłych czasów i tych piosenek o pieniądzach jest strasznie dużo. W Polsce zupełnie kwestia finansowa leży. Nie wiem, czy to kwestia tego, że poprzedni system nas jakoś tak... Nie, Polacy po prostu starają się ukrywać, że nie mają pieniędzy, kiedy wszyscy wiedzą, że mają. Znaczy, i nikomu pieniędzy tak naprawdę w Polsce generalnie, nie brakuje. Generalnie i to dzisiaj... są w ogóle ploty, że ktoś ma biedę, nie? Dzisiaj generalnie Polska żyje na takim etapie, że na ulicach biedy nie widać, tak? Ludzie jeżdżą naprawdę fajnymi furami, natomiast niejednokrotnie w chacie mają pożogę. I tu nie ma co ukrywać, no po prostu... Polska w przeciwieństwie do Japonii określana jest jako biedny kraj bogatych ludzi. W Japonii jest odwrotnie, jest to bogaty kraj biednych ludzi i... Tak, u nas inne wiśnie po prostu kwitną. Pewnie tak. Patrzę za okno w tej chwili, tylko widzę choinkę, nie widzę. Ale sięgamy w tej chwili po utwór Mamona. Tak jest. Republika w wykonaniu Żyrantów z udziałem... I pieniążki. Wokalisty zespołu Betel, czyli wokalnie z nami w Lazji. Pozdrawiamy. Ta piosenka jest.
jak głupca. Jak zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to jak dzisiaj. I że dla mamony takie żadna prostytutka i całuję i gdy w usta, tak i ja odpuszczam sobie wszystkie moje strofy. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo to mnie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Zespół Żeranci w studiu. Zawsze jesteście tacy serdeczni w stosunku do siebie. Ja tak patrzę, że i tańczycie ze sobą i obejmujecie się tutaj ładnie. No, to tak... gender. Nie, generalnie chodzi o to, że tak naprawdę znamy się z Larsem bardzo długo. Zresztą generalnie z chłopakami znamy się długo. To nie jest tak, że jesteśmy jakby grupką ludzi, którzy na potrzeby Must Be The Music się skrzyknęli. Tylko gramy... Must Be The Music. Must Be. I coś jeszcze. Czyli gramy, spotykamy się na co dzień. Czyżby dla przyjemności gracie? Tak naprawdę tak. Ja jestem zaskoczony. A wiecie co, tak zanim jeszcze o koncertach, to chciałem się zapytać o sprzęt. Konkretnie o wzmacniacze, ponieważ ja nie jestem gitarzystą, natomiast jestem fanem wzmacniaczy gitarowych i gitary. Mam, pochwalę się, mam w domu dość fajny sprzęt. Niemniej jednak... Jaki? Mów. Nie, bo to nie o to chodzi właśnie. Chcesz sprzedać? Natomiast chodzi mi o jedną rzecz. Kiedy kupowałem wzmacniacz gitarowy pierwszy swój, to chodziło mi o to, żeby były trzaski, żeby był mocny przestęp i tak dalej. Facet w sklepie powiedział mi coś takiego. Ja, wszyscy kupujecie takie wzmacniacze na początku, a potem tak wszyscy gracie jazz. Co z wami będzie w przyszłości? Jakie macie skręty i widoki na przyszłość? Filip, mogę cię uprzedzać, ja posłuchaj. Nie, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jako zespół Żeranci, ja nie mam swojego sprzętu. Ja gram na sprzęcie pożyczonym, zażyrantowanym przez chłopaków, a resztę powie Michael, gdyż ja się nie znam. No, na czym gramy? Lemon? Orange? Na randalach. Na randalach. Mamy dwa takie fajne randalki, ale Filip właściwie na tym drugim nie może grać. No powiem to, nie? Bo powiedz, tam jest... Raty są do spłacania, tak? Jest obsługa skomplikowana strasznie i Filip ma z tym ogromny problem. Próbowali jakiś drive, jakiś clean. Instrukcje w ogóle manuale gdzieś w necie, ale nie wchodzi to do końca. Cały czas jest coś tam, cały czas brumi. Komary takie lecą, ja nie wiem, tam drive, clean, nie ogarniam tego. Ale zamierzamy to ogarnąć. Mamy to już tak naprawdę. A jazz w przyszłości? Widoki na przyszłość, bo to sprzętowo to się wypowiedzieliście, a co do grania łagodniejszego. Planujecie coś takiego? Faktycznie podpisalibyście się pod tym, co powiedział ten facet ze sklepu? Nieistniejącego już zresztą w Poznaniu. Znaczy powiem tak. Tak naprawdę zgadaliśmy z chłopakami o tym, że potrzebny nam jest utwór taki na oddech. I mamy taki, gramy w chwili obecnej dwa covery zespołu Foo Fighters, ale planujemy zrobić coś swojego, takiego bardziej właśnie stonowanego, taki swój cover. Skowerować siebie, to jest nasze marzenie po prostu. Proszę bardzo. No to wszystko możliwe. To teraz jeszcze słów kilka o tym, co w najbliższym czasie, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, łapiemy was, jak to się mówi, po drodze, to gdzie dzisiaj macie po drodze? Dzisiaj mamy po drodze na śniadanko za chwilę, potem lecimy na obiad, na kolację do Gdyni, tam gramy koncert w klubie Ucho i potem parę koncertów z Foo Fighters i z Nirvaną. Z Foo Fighters, z Nirvaną, między innymi we Wrocławiu, w Warszawie zagramy ze Strachy na Lachy, gramy we Wronkach w Zakładzie Karnym i w Krakowie w Rotundzie. Tak, niezłą tam karczmę widzę mają w tych Wronkach. My też mamy niezły, że tak powiem, areszt śledczy. Chciałem się zapytać, kiedy w takim razie do Poznania zawitacie? Kiedy tam będziemy? Wiesz, z pieniędzmi u nas jest jak jest, kombinujemy, więc być może... Się uzbiera. Nie, Poznań też na pewno jest w planach, natomiast mieliśmy zagrać w klubie Maskalina. Dobrze mówię, tak?
Tak, Meskalina. Meskalina. Stary rynek. Tak. Magda zapraszała Dave'a Grohla. Podobno przyjedziemy my. Kiedy? Jeszcze nie wiadomo. Czekamy na telefon, ale też jakoś tak nie możemy się zrozumieć z tego powodu, że też nie do końca ogarniamy język. Tak. Rozumiem, po chińsku byłoby łatwiej. Czyli Żyranci, czyli zespół, jak to było? Idź na ryż, tak? Tak, na ryż, od tyłu. Idź na ryż od tyłu. Ty, faktycznie musimy zagrać. My oczywiście będziemy informować o tym, jak się zespół Żyranci w Poznaniu pojawi. Mam nadzieję, że chłopaki nie jesteście ostatni raz u nas w studiu i mam nadzieję, że wywiążecie się z tego, co powiedzieliście przed chwilą, że zagracie kiedyś u nas w studiu akustycznie. Przyjeżdżamy z gitarami i robimy pełny ryż. To na pewno. Zapraszamy do wysłuchania naszego pierwszego singla, utwór pod tytułem Pozamiatany. Płyta za niedługo do kupienia w Empikach, w Mediamarktach. A wasza strona internetowa? Gdzie można szukać jakichś informacji? Żyranci.pl i na fejsie zespół Żyranci. Żyranci. Żegnamy się piosenką, to nie będzie ostatnia piosenka z płyty. Nie, to jest pierwszy utwór z płyty, pierwszy singiel Pozamiatany. Pozdrawiamy słuchaczy. Cześć. Kiss. I tak właśnie prezentuje się formacja Żyranci. Pozdrawiamy, polecamy. No i zapraszamy, gdyby ktoś nas słuchał dzisiaj w Gdyni, to jest okazja właśnie skorzystać. Tymczasem my wracamy do Poznania, w Poznaniu też się dzieje. Tak, tymczasem wracamy do Poznania.